Proszę Państwa, można uszanować słowa dr Sumiński, ale i tak trzeba swoje wiedzieć, że no, nawet jeśli zabija się zwierzę dla jedzenia mięsa, to przecież Bóg Jahwe pozwolił. Z tym, że człowiek jako kierownik ma panować nad wszystkim oczywiście i nie miał się znęcać przecież nad zwierzęciem. A poza tym to sytuacja, w jakiej jesteśmy teraz, to jest sytuacja zawsze nienormalna, bo przejściowa, jest chwilowa, bo skoro Adam zaprzedał się w niewolę, cały świat w niewolę grzechu i śmierci i my jesteśmy niedoskonali, to więc te prawa, które Bóg Jahwe nam daje, są i tak chwilowe, czasowe i nikt nigdy nie powie, że zawsze takie będą, prawda? A więc tutaj jest ta poprawka. Także to nie jest tak, że my mamy zabijać zwierzęta, bo do tego świat został stworzony. Nie, do czego innego świat był stworzony i zobaczymy. Ale póki co, to Bóg Jahwe dawał przepiórki, cuda, czynił różne rzeczy. I zwierzę nie jest człowiekiem. Zwierzę jest tak samo duszą, jak i człowiekiem. Także tu proszę nie kręcić duszy ani człowiekowi nie dawać, ani zwierzęciu, bo i to jest nefesz, ja myślę, że tam anima. Anima to jest ruch, proszę Państwa. My mówimy o duszy jako o całości i proszę tu nie mylić tych pojęć. Dochodzi 9.21. Anna Draganek, zapraszam. 29 osób jest rannych, w tym jedna ciężko po wybuchu ładunku domowej roboty w Nowym Jorku. Na razie nie ma dowodów na to, że był to zamach terrorystyczny. Mieszkańcy Berlina wybierają dziś nowy parlament regionalny. Sojusz Lewicy Demokratycznej, podobnie jak Platforma Obywatelska, chce, by premier odwołała ministra edukacji narodowej. Chodzi o zaproponowaną przez nią reformę edukacji. Szczegóły w informacjach TOK FM o 10.00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Piszemy o tych zwierzętach. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. Przypominam, kto jest dzisiaj naszym gościem. Tomasz Jeszkę, Animal Pastor. Mówiliśmy o stosunku Kościoła do zwierząt. Ja wspomniałam o tym przed chwilą, że są, bywają z Kościoła takie głosy, które jakby oburzają się na zrównywanie zwierząt z ludźmi, jeżeli chodzi o wartość ich życia. Ludzie, którzy, wiesz, tak, nie pisali, zaczynają pisać, tak jak tam tak jest, Jan Stoku powiedział, że do cerkwi chodzą nie prawosławni, ale ludzie całkiem obcy. W postrzeganiu, w percepcji Kościoła. To obraz piramidy. To jest na czubku, a potem... Ale to wszędzie jest. Gdzieś tam dochodzi się do bazy. Na przykład pisarka Bożyszkowska, Sękowska, Boska, ona nie pisze, bo ona już jest stara. A inne piszą babki, co nigdy nie miały z tym zielonego pojęcia. To zaczynają pisać. Niech piszą. Inne religie, które sobie też jakiś obraz świata, Boga i tych relacji w jedną i w drugą stronę stworzyły. Człowiek nie może stać na czubku tej piramidy, no, bo to jest naprawdę dobry pomysł. Jak to nie może stać na czubku? Świata, człowiek miał panować nad wszystkim. To już się wali, ta piramida się wali, to po prostu widać, to czuć. Na każdym kroku, trzeba uważać, czuć. Że tu... Jakie zadufany w sobie. Tej audycji nie ma. A tak naprawdę, gdyby wszedł z tego piedestału, na który sam wszedł, pan go tam nie wstawił. Ja już mówiłem w poprzednim spotkaniu, że antropocentryzm w tym wydaniu jest nauką niechrześcijańską, tak naprawdę, nie biblijną. Więc gdyby on szedł z tego czubka, to po prostu ustawił się w jednym szeregu, to tak naprawdę więcej by na tym zyskał, aniżeli tkwiąc z uporem maniaka na tym czubku, takiego napompowanego balona, który uważa, że jest coś z kim lepszym, aniżeli cała reszta i sam sobie szkodzi. Ale widzisz, ja jeszcze nie mówisz o czubku. Ale dobrze, ale to jest pod kątem. Uznamy, że człowiek jest królem tego świata, na którym materialnego, na którym żyje. To król przecież wcale musi być okrutny. Dokładnie. Może być doskonałym opiekunem, władcą łaskawym, który bardzo dba o swoich poddanych. I nie musi być okrutnym rzeźnikiem, nie musi być kimś, kto zagranicza swoich poddanych. Tak, bardzo Tobie dziękuję za tą uwagę, bo ona jest bardzo ważna, bo zapomniałam,
czy przeoczyłem jeden moment, o którym chciałem powiedzieć. Ja generalnie, ja osobiście nie mam problemu z antropocentryzmem. Niech on sobie zostanie, jeżeli ma zostać, jeżeli komuś z tym lepiej, czuje się pewniejszy i tak dalej. Ale niech to będzie obraz człowieka, ale sama zobaczyłaś, że nawet ta scena. Obraz człowieka, właśnie tak jak ty właśnie wspomniałeś, rzeźnika czy robiącego z tą naturą na całą ochotę, co mu się podoba. No tak naprawdę, obraz człowieka wyrastający z kart Biblii, to jest obraz ogrodnika. Proszę wziąć do ręki Biblię, Księgę Rodzaju i zacząć studiować, czytać, śledzić, jak Pan Bóg stwarzał świat. I postawił w końcu, jest jeden z tych dwóch opisów, jest bardzo przekonywujący, postawił go w swoim ogrodzie. No słucham, słucham! Żeby doglądał, żeby opiekował się ogrodem. No jadę, ale masz ten numer sprawdzały. Jeżeli uważa, że ten świat należy do niego, to po prostu to jeszcze śpi. To jeszcze śpi z otwartymi oczyma. Nic nie należy do nas. Jesteśmy tylko odpowiedzialni, w tym sensie okej, antropocentryzm mnie nie boli, ale on musi przyjąć postawę ogrodnika, a nie wojownika. Pan Bóg chce mu dać do ręki konewkę, żeby podlewał, czy powiedzmy nożyczki, żeby obcinał, żeby pielęgnował, a nie szablę, którą ma wymachiwać i zabijać. I bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, bo ja dokładnie tak samo myślę. I myślę, że rzeczywiście tak się stało, że człowiek jest istotą, która jest obdarzona możliwością zmieniania wokół siebie rzeczywistości. I poszedł w bardzo złą stronę, bo powinien zmieniać ale siebie, a nie tak swoje otoczenie. Tak, bo mówiłam o tym już wielokrotnie, mili Państwo, że my żyjemy w doskonałym miejscu. Jeżeli sobie wyobrazimy, żyjemy wręcz w takim, powiedziałabym, kokonie, bo jeżeli wyobrazimy sobie Ziemię, która jest otoczona taką ilością różnych powierzchni chroniących nad atmosferą, żyjemy pośród świata też żywego, który daje nam wszystko, to po cóż go zmieniać? Człowiek jest bardzo, bardzo istotą wiecznie niezadowoloną. Jak jest za gorąco, to chce ziębić. Jak jest za zimno, to chce grzać. Jak jest za wolno, chce przyspieszyć. Wszystko mu nie pasuje. I zaczęliśmy zmieniać świat, niszcząc, nie patrząc w ogóle na innych jego mieszkańców. I tu, sądzę, był pierwszy błąd naszej cywilizacji. Bo gdybyśmy zaczęli zmieniać w taki sposób, który nie krzywdziłby nikogo, myślę, że tych zmian byłoby dużo, dużo mniej widocznych, a może nasze serca by się rozwinęły w sposób prawidłowy, bo myśmy, zmieniając świat wokół siebie, zapomnieli zupełnie o tym, że ucząc się różnych rzeczy, jak ten świat zmieniać, że nie uczymy się być człowiekiem. I nie wiem, czy ty zauważyłeś również, że mamy coraz większy kłopot z miłością, taką prawdziwą miłością. I ludzie bardzo często mówią kocham, ale to nie jest mówienie bez konsekwencji. Bo gdybyśmy umieli naprawdę pokochać, no to żylibyśmy w raju, a warunki ku temu mamy. Ludzie dzielą bardzo chętnie miłość na tę do zwierząt, tę do ludzi, do dzieci, do żony, do teściowej, do i tak dalej. Niestety miłość do samochodu czy do ładnych nowych butów też zaczęła wkraczać na ten etap. Tymczasem ta prawdziwa miłość, moim przynajmniej zdaniem, wiem już, że twoim również, jest zawsze jednaka. Jeżeli zaczniemy kochać, to nie będzie żadnego problemu z pokochaniem i człowieka, i zwierzęcia. Tak jest, tak jest. Znaczy człowiek się bezsprzecznie wyalienował, to widać na każdym kroku. Tak mu głowa urosła, że stracił poczucie równowagi. Nie bez powodu obserwuje się ogromny napływ ludzi sfrustrowanych, chorych, gdzieś tam rozłożonych całkowicie na opatki, którzy potem szukają pomocy różnego rodzaju psychoterapeutów, terapeutów. Nie wezmę tych groszy, to straciliśmy po prostu jakby więź ze źródłem życia, jeszcze które jest uniwersalne. I w tym momencie widzę znowu ogromną szansę chrześcijaństwu, bo chrześcijaństwo podaje do wierzenia naukę, która jest szalenie spójna sama sobie. Jeżeli Pan Bóg stworzył całą naturę, a tam już wiercą na dole w niedzielę, a tego nie da się. Jeżeli się jest człowiekiem wierzącym, to jest ogromna szansa, żeby znowu no i co, wiercą, żeby znowu te poszczególne elementy tego jednego świata połączyć pada jedno, słowo, kurwa, i w ten kurwa, sposób, kurwa, jak w każdym organizmie żywym, zacznie płynąć znowu ta dobra energia, która będzie nas
leczyła, no to z administracji, prawda? Poczucie szczęścia i kurwa, taka jest moherowa Warszawa, także chodzi o to, że doktor Sumińska chce zwierzę uduchowić, a ludzie jak te świnie, kurwa. No, ale słuchaj, to nie są ludzie prawosławni, a co oni wynoszą z kościoła? Tylko to kurwa i to ta cała wiara rzymska, rzymsko-łacińska, Neron, debil z listkiem zielonym, Rzym, no to to ma być tak, kurwa, i z piwami i latają i obcinają, tym kaszlą, chrumczą, breszą, kopcą, na raka umierają, kopcą te papierosy, żółte pazury. Kochamy małżonka czy małżonkę, inaczej kochamy przyrodę, inaczej kochamy zwierzęta, ale gdzieś tam przyjawia się ta sama pozytywność. Ja nawet bym powiedziała więcej, kochamy tak samo, tylko wyraz tej miłości jest inny, bo ludzie często się wstydzą tego, że płaczą po śmierci zwierzęcia i uważają, że to jest jakby takie, no, takie trochę wstydliwe, prawda, jak to płakać po śmierci psa. Tymczasem ta miłość jest taka sama i płacze się tak samo, jak po śmierci bliskiego człowieka. Ja to wiem najlepiej, bo ja straciłam już wiele bliskich mi osób. Nie żyje moja mama, nie żyje moja babcia, nie żyje mój ojciec, nie żyje cała rzesza moich psów. I pierwszy raz zastanowiłam się nad tym, był taki ciąg, to było już bardzo dawno temu, byłam dużo, dużo młodsza. Był taki ciąg śmierci osób, które bardzo kochałam. Zmarł mój ukochany wuj, który w dużej mierze zastępował mi ojca, brat mojej mamy, i jego śmierć była dla mnie czymś takim, no w ogóle wydawało mi się to niemożliwe, że on umarł. Zaraz, znaczy najpierw zmarła moja babcia, którą bardzo kochałam, potem zmarł mój wuj, a potem zmarła moja maleńka ukochana suczka Punia. Zmarła taką śmiercią gwałtowną, ktoś rozkładał trutkę na szczury na osiedlu, na którym mieszkałam, i ona po prostu padła ofiarą tego człowieka, który miał chyba nie po kolei w głowie. I zauważyłam, że wytrzymałam śmierć babci, wytrzymałam śmierć wuja, a przy Puni pękłam. I najbardziej płakałam po śmierci Puni. To nie znaczy, że to się wszystko skumulowało w tym momencie. I płakałam tak samo rzewnie i najdłużej. I potem sobie myślałam, czy to sprawiedliwie. Ale z drugiej strony pomyślałam, że przecież była to tak samo wielka strata. Trudno mi o tym mówić, bo to był bardzo trudny okres w moim życiu, tym bardziej te śmierci następowały jedna po drugiej. I wiem teraz, dzięki temu wiem na pewno, że miłość do moich bliskich ludzi i miłość do moich zwierząt jest taka sama. Inaczej ją wyrażam. Tak, ja myślę, że inaczej ją wyrażamy i pewnie też do pewnego stopnia na różnych poziomach ją odczuwamy, jeżeli chodzi o kwestię odczuć tylko. Natomiast z punktu widzenia, że tak powiem, metafizycznego jest absolutnie ta sama. Przeżycie, zjawisko śmierci, o którym właśnie wspominałaś, jak każde ekstremalne przeżycie, tym bardziej jeżeli traci się kogoś, kto nam był bardzo bliski, jest oczywiście sytuacją, w której pewne rzeczy czuje się tym bardziej wyraźnie. I dlatego wielu ludzi czuje się niewspieranych przez innych, kiedy umiera tam jakiś, nie jakiś, tylko ich pies czy kot, bo ludzie jak gdyby nie generują w tym momencie tej empatii, którą generują w sytuacji, kiedy umiera człowiek. I to jest dodatkowe cierpienie wielu ludzi, bo czują dokładnie tak jak ty, czy jak ja, tracąc moją Nikitę przed kilkoma laty, i nie mają co z tymi emocjami zrobić, bo te emocje są przez wielu absolutnie rozumiane i spotykają się z odpowiedzią typu przestań, nie przesadzaj, to tylko pies, bo to tylko kot. Także my mówimy cały czas o relacjach, a w klimacie relacji trudno różnicować. Tam nie ma miejsca na rasizm. Albo się coś czuje, albo nie. A jeżeli się już coś czuje, to trzeba podchodzić do tego z dokładnie takim samym respektem, z takim samym szacunkiem w wypadku człowieka, jak i zwierzęcia. Bardzo się cieszę, że to mówisz, bo ludzie często wstydzą się innych, wstydzą się przed nimi, ośmieszenia się wstydzą, że kochają bardzo swoje zwierzę, że są w stanie... Nie ma komu o tym opowiedzieć często, prawda? Tak, i ja nawet pominę śmierć. Ktoś ma jakieś zwierzę, które jest dla niego niesłychanie ważne. Niejednokrotnie jest na przykład jedyną bliską osobą w jego życiu i on się musi tego wstydzić, bo jest wyśmiewany przez innych ludzi. Bo tak jest w Polsce, myślę, że w innych krajach też się to zdarza dość często, że człowiek, który poświęca się zwierzętom,
jest traktowany niepoważnie, jest traktowany jak taki trochę mało szkodliwy wariat, no jest taki, nie, tymczasem to tak naprawdę nie ma różnicy, komu się poświęcamy. I powiem Państwu rzecz ciekawą, że najczęściej jest tak, że ci, którzy najbardziej krytykują, czy kociary, czy ludzi, którzy się poświęcają psom, mówią, że jak to przecież ludziom, sami nic nigdy nie zrobili dla żadnego człowieka. Natomiast krytykują tych, którzy się poświęcają zwierzętom. Więc to, poza tym, jeżeli umiemy robić coś dla kogoś, to tak samo będziemy umieli to zrobić dla psa, kota, konia czy człowieka, jeżeli ten będzie potrzebował pomocy. Często dziennikarze, którzy ze mną rozmawiają, mówią, że prawda, kiedy się zaczęła miłość do zwierząt? Ja im tłumaczę, że to nie jest miłość do zwierząt. To jest miłość w ogóle do życia, do istot, do wszystkich istot. I skoro zwierzęta są w najgorszej sytuacji, no to dlatego ja je zbieram, te, których nikt nie chce. Gdyby w najgorszej sytuacji byli ludzie, którzy mają, nie wiem, jedno oko niebieskie, drugie brązowe, to pewnie oni by ze mną mieszkali w dużej ilości, no bo trzeba by było im pomóc. To nie o to chodzi. To nie jest podział świata na ludzki i zwierzęcy. Kochajmy życie. Dokładnie, to jestem absolutnie też tego zdania. My po prostu mamy kochać życie, mamy być pro-life, czyli rzeczywiście kochać życie, a ono się potem przejawia w różnych jego formach i to jest właśnie wspaniałe wtedy przeżycie, wspaniałe doświadczenie. Jeżeli nam tego zabraknie, to jednocześnie tracimy coś, co zostało nam, że tak powiem, z góry zaoferowane, zaproponowane, podarowane wręcz. Jeżeli zawężamy naszą miłość, poza tym ta miłość zawężona w jednym kierunku grozi rasizmem, bo wybieramy kogoś, a kogoś odstawiamy na bok. Także jest to absolutnie uzasadnione. To jest absolutnie jedyna droga, którą uważam też za absolutnie chrześcijańską. Wszyscy cieszymy się z tego, że Pan Jezus zmartwychwstał, no, obchodzimy święta wielkanocne i w ogóle zmartwychwstał, powołał jakby wszystko do nowego życia, no to mamy to życie właśnie także w zwierzętach, także w przyrodzie, to my jako chrześcijanie tym bardziej pielęgnujmy to życie, wspierajmy to życie, bądźmy, żyjmy dla tego życia, dla tego nurtu, jednego nurtu życia, które potem jest, rozprowadza się jak w drzewie, jak w gałęziach do różnych listków i do różnych gałązek. Wielu ludzi słucha nas, ludzi, którzy są niewierzący, to ich prawo i każdy, prawda, no, żyje tak, jak chce i jak potrzebuje. Natomiast dla tych wszystkich ludzi, do których nie przemawia to, załóżmy, co mówisz ty, jest to, co staram się ja im powiedzieć, że żyjmy i dajmy żyć innym, że jakby... To czy ktoś ma duszę, czy jej nie ma, czy jest z nim jakaś boskość, czy jej nie ma, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Nie ma takiego prawa i nikt takiego prawa nie dał człowiekowi, żeby zadręczać inną istotę tylko dlatego, że ona jest innego niż on gatunku. Nikt takiego prawa nie dał. Dla wierzących nie dał takiego prawa Pan Bóg, dla niewierzących nie dała takiego prawa natura. Tak, dlatego ja w moim odwoływaniu się i do teologii, i do sumienia chrześcijańskiego, do sumienia hierarchii kościelnej, ciągle mówię o tym, że nie każdy musi być takim wariatem jak ja i uważać, że one mają duszę i dokładnie taką samą duszę jak ty i ja, albo nikt z nas takiej duszy nie ma. Nie trzeba iść aż tak daleko, bo dla niektórych to jest daleko, dla mnie to jest normalne, ale niechby w kościele jeden czy drugi ksiądz w salce katechetycznej, jedna czy druga katechetka powiedziała: dzieci, ciągnięcie psa bez sensu, znaczy zawsze jest bez sensu, ale za uszy, czy męczenie tego zwierzaka, czy trzymanie zwierzaka w klatce, to nie jest dobry pomysł. Nie wolno nam męczyć zwierzątek. Chociażby tylko tyle. Mówi z ambony do rodziców, do dzieci, do młodzieży, nie mamy prawa sprawiać im krzywdy. Chociażby tyle, to już nie potrafimy. Byłoby cudownie. Ja mam nadzieję, że tak się stanie, ale teraz musimy zrobić maleńką przerwę. Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska. Reklama. Twoi bliscy liczą na ciebie w dzień i w nocy. Dlatego bóle stawowe, mięśniowe czy reumatyczne nie mogą cię ograniczać. Możesz liczyć na Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Producencie, docencie, absolwencie, lekarzu, dekarzu, kolejarzu, działaczu, urzędniku, pracowniku. W TOK FM mamy dla ciebie super fundusze.
słuchaj w każdy poniedziałek po 12.40. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. Wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych zaprasza do udziału w kolejnej edycji Wytwórni Scenariuszy w warsztacie scenariopisarstwa. Wśród wykładowców uznani twórcy, praktycy osobowości świata filmu. Ucz się od najlepszych pod najbardziej znanym filmowym adresem. Rekrutacja trwa. Szczegóły na www.wfdif.pl. Miesięcznik Avanti oraz serwis Avanti 24 zapraszają na pierwszą edycję plebiscytu Top Avanti 2016. Zgłoś swój produkt w jednej z 11 kategorii. Odzież, bielizna, akcesoria, obuwie, biżuteria, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do pielęgnacji, kosmetyki do włosów, zapach, kosmetyki apteczne lub młoda marka w internecie. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zostań liderem w swojej branży. Szczegóły na www.avanti24.pl/topavanti2016.htm. W Lidlu wielkie promocje. W każdy poniedziałek, wtorek i środę rusza Wielka Piątka, czyli aż 5 produktów w super cenach. I tak, szynka z karczmy Peacock 18,80 za kilogram. Ser w plastrach Blue Edino 5,99 za pół kilograma. Schab wieprzowy w plastrach Rzeźnik 4,89. Pomidory suszone Baresa 4,89. A ciabatta 49 groszy. Lidl, co tydzień coś nowego. O, Marysia ma katar. Sama wiesz, jak ciężko sobie z tym poradzić przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę, weź. Dzięki. O, wyrób medyczny z dodatkiem gliceryny. Małe opakowanie i aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. Purinasin. Więcej niż woda morska. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 9.41, Anna Draganek. Zapraszam. Co najmniej 29 osób jest rannych po wybuchu na Manhattanie. Zdaniem władz Nowego Jorku eksplozja była celowym działaniem, jednak na razie nie ma dowodów na to, że był to zamach. W Rosji ruszyły wybory do niższej izby parlamentu Dumy Państwowej. Startuje w nich 14 partii, a to dwukrotnie więcej niż w 2011 roku. Polska po rozgromieniu Estonii 94-63 jest jedną z 7 ekip, które z pierwszych miejsc wywalczyły awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy koszykarzy. W finałowym turnieju zagrają także 4 najlepsze drużyny z drugich miejsc w grupach kwalifikacyjnych. Więcej w informacjach o 10. Zapraszam. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska. I wracamy do rozmowy. Mówimy o tym, że jak wiele mogliby zrobić dobrego dla całego świata ludzie, którzy uczą religii, którzy uczą ludzi, jak dobrze żyć. Myślę o Kościele katolickim. I ja myślę, że są takie miejsca w Polsce, gdzie są tacy księża, gdzie są tacy katecheci, którzy jednak o tym wspominają. Jestem przekonana, ja co prawda nie znam takich miejsc, ale myślę, że są takie miejsca i byłoby cudownie, gdyby Kościół nie tyle narzucił, co zasugerował, że można by to było zrobić. I ja bym chciała cię prosić, żebyś poparł tym, co jest napisane w Piśmie Świętym, to o czym mówimy, że tak naprawdę to jest się na czym oprzeć, że to nie jest tak, że w Piśmie Świętym nie ma poparcia dla teorii takiej, że zwierzęta naprawdę nie zasługują na gorsze traktowanie.
Nie, znaczy wbrew pozorom Biblia jest pełna zwierząt, że tak powiem. Jak to ktoś ładnie zauważył, prawie na każdej stronie one się pojawiają. Pojawiają się, ale nie dlatego, że chodzi tu o jakąś formę zoologii, nauki o zwierzętach czy biologii. Natomiast chodzi o to, że zwierzęta w Biblii są jak gdyby nośnikami też tego Bożego przesłania i pojawiają się tak w sumie bardzo szlachetnie. O nich się ciągle mówi, ale żeby wrócić, że tak powiem, do korzeni, o których ja już tam kiedyś wspominałem. To samo słowo, to samo pojęcie nefesh, czyli oddech, pojawia się w wypadku stworzenia, powołania przez Boga do życia tak człowieka, jak i zwierzęcia. A więc już tutaj byłoby o co zaczepić. Jeżeli ten sam oddech nas łączy, ten sam pierwiastek życia, Arystoteles potem o tym też mówił, no to już jest wystarczająca argumentacja w ręku, żeby się tym tematem zająć. I tak jak wspominałem, to nie trzeba od razu mówić o wielkiej tam duszy zwierząt i wchodzić nie wiadomo jak głęboko w teologię, ale zauważyć je, pochylić się nad nimi, nie jak nad przedmiotami. Kiedyś tam komuś też mówiłem, że sam Kohelet o tym mówi, że nikt nie wie, dokąd idzie dusza, ludzka dusza zwierzęcia, oddech życia ten sam. Wszystko idzie na jedno miejsce, mówi Kohelet. Powstało z prochu i wszystko do prochu znów wraca. Więc wracam do tego, co już powiedziałem. Albo mamy wspólnie duszę, albo w ogóle jej nie mamy. Nie? Albo tak samo jak mówię na temat nieba, czy jest niebo dla zwierząt, bo się to nie mieści w głowie. No wiele rzeczy może nie mieścić się w głowie, ale albo jest niebo, do którego trafiamy, dokładnie, albo nikt nie trafi do żadnego nieba i wybijmy sobie to niebo raz na zawsze z głowy. Że abstrahując do tego, że gdyby się teoretycznie okazało, że jest nieba tylko dla ludzi, to ja bardzo dziękuję. Ja tam podziękuję, pomacham Piotrowi. Jest taka piękna opowieść, taki niby dowcip na temat nieba i psa. Tak się złożyło, że pewien starszy pan miał starego psa i tak się szczęśliwie złożyło, że umarli razem. Nikt za nikim nie musiał tęsknić. No i idą sobie drogą do bram nieba i patrzą, taka wielka, piękna brama, stają przed tą bramą, ale patrzą, tam jest taka maleńka karteczka przy pineską przypięta. Z psami nie ma, wstępu nie ma. No to pan mówi, słuchaj kochany, to idziemy dalej tą ścieżką. Idą dalej ścieżką, idą, patrzą, jakaś taka bramka, a tam święty Piotr stoi. I oni mówią, jak to? No mówi, no to jest niebo. Mówi, tam wiadomo co było, gdzie tak psy jest, nie tak mają tak, wstępu. Tak, tak, tak. Więc to tak myślę jest, jeżeli jest niebo, to albo dla nas wspólnie, albo to, że to się nie mieści w głowie, wiele rzeczy się nie mieści w głowie. Mnie się nie mieści na przykład w głowie, już pozostając przy nauce Kościoła katolickiego, że na przykład wszyscy powstaną na sądzie ostatecznym z martwych i wszyscy się zgromadzą. No to przepraszam bardzo. Miejsca by nie starczyło. To w ogóle się nie idzie, to nie idzie sobie, wiele rzeczy sobie nie idzie wyobrazić, natomiast nie ma, ja nie widzę absolutnie jednego sensownego argumentu, ani teologicznego, ani jakiegokolwiek innego, żeby zwierzęta z tego nieba wykluczać. One sobie nie zasłużyły na jakieś śmieciowisko, na to, żeby po prostu gdzieś je pochować, wyrzucić. Nikt mi tego nie wytłumaczy, bo my wszyscy czujemy, jak bardzo nas swoją obecnością cieszą, obdarowują, ile dla nas znaczą i ile nam też tak podarowują. Znaczy w ogóle cały żywy świat, bo jesteśmy zachwyceni boskim stworzeniem i cudem natury, tą niezwykłą harmonią. Człowiek nigdy nie jest w stanie stworzyć takiej harmonii, jaką stworzyła natura. I wszystkie te miejsca, które są nietknięte przez człowieka, w które człowiek w ogóle nie ingerował, ich jest oczywiście coraz mniej, prawie wcale ich już nie ma, są doskonałe. Tam wszystko działa, tam nie ma czegoś takiego, że jest za dużo śmieci, za dużo wody, za mało wody. Nie. Wszystko jest takie, jak być powinno. I zauważ, że tylko to, czego my dotykamy w sposób grabieżczy, zaczyna potem nam szkodzić. I my tego nie chcemy zrozumieć. I to jest przerażające. Ale to jesteśmy tym samym jesteśmy w temacie Edenu, czyli tego raju. Okazuje się, że człowiek, który popełnia błędy, który grzeszy, pociąga za sobą w tym kierunku także i zwierzęta. One, jak mówi jeden z teologów katolickich, one tak naprawdę raju nigdy nie opuściły. One mają ciągle z tym rajem gorącą linię, bo to nie one zgrzeszyły, to nie one są napiętnowane grzechem pierworodnym, tylko człowiek. Ale ten człowiek także dnia dzisiejszego, co się obserwuje na co dzień, jeżeli on popełnia, alienuje się od tej przyrody, gdzieś się sam gubi, to on niestety pociąga za sobą
także i zwierzęta, i to one dzięki przez nas właśnie cierpią. I to widać i w gospodarce, i to widać. Ale to wiadomo, że przez nas, przez nikogo innego. Dokładnie. I chciałabym tutaj jeszcze dodać taką rzecz, którą powtarzałam już wielokrotnie, żeby uzmysłowić człowiekowi ogromną odpowiedzialność za udomowienie zwierząt. Ludzie bardzo często mylą udomowienie z oswojeniem. Oswojone zwierzę nie boi się człowieka. Oswoić można każde zwierzę. Natomiast udomowione zwierzę to jest takie zwierzę, które nie może już żyć bez człowieka. I najgorszą złą rzeczą, jaką człowiek zrobił zwierzętom, jest udomowienie. I świat byłby cudowny, gdyby tego nie było, gdybyśmy każdy żył swoim życiem. Bo zobaczmy, udomowiony dzik, jaki jest los świni, udomowiony tur, jaki jest los krowy, udomowiony pies, schroniska, wilk, schroniska pękają w szwach, udomowiony żbik, nawet piwniczne okienka zabijamy. Każde zwierzę, jaki jest los konia, jaki jest los kozy, jaki jest los owcy. Cena za udomowienie jest straszna. My się tym szczycimy jeszcze na dokładkę, że udomowiliśmy zwierzęta. Co więcej, my w tej potwornej rzezi deklarujemy do nich uczucia. I ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, bo to jest już tak potworne zakłamanie. Bo ludzie mówią, ktoś do mnie dzwoni i mówi, ja jestem psiarzem, ja kocham psy. I oczywiście ten człowiek ma jednego psa, którego kupił z hodowli. Gdyby on kochał psy, on by poleciał do schroniska i wziął tego, który tego najbardziej potrzebuje i go ratował. Co się z nami stało? Jest to jakaś koszmarna znieczulica, w którą się ubraliśmy. Włożyliśmy klapki, jak te, które wkłada się koniom, żeby nie zbaczały z drogi i na siłę się tego trzymamy. Tak, że doszło do tego rodzaju schizofrenii, także i moralnej, że stworzyliśmy jakby dwa światy, postawiliśmy się jakby pomiędzy i to my decydujemy, który w którym świecie ma prawo żyć, na jakich warunkach ma tam prawo żyć. I dzięki temu jest to ta alienacja, która w ten sposób powstała. Jedne głaskamy, inne jesteśmy w stanie powitać na talerzu. Nie widzimy problemu jak gdyby. Kant nie jest dla mnie autorytetem w temacie zwierząt. Immanuel Kant, wszystkim nam znany filozof niemiecki, który wpłynął ogromnie na nurt filozofii europejskiej, twierdził, że nie powinniśmy krzywdzić zwierząt tylko chociażby z tego powodu, dla niego to był powód numer jeden, że w ten sposób my sami siebie zmieniamy. I wystarczyłoby, żeby przyjąć tę zupełnie świecką, nie mającą nic z religią wspólnego filozofię. Krzywdzisz zwierzęta, znęcasz się nad zwierzętami, męczysz je, to automatycznie degradujesz jak gdyby człowieczeństwo w tobie samym. Ty się zmieniasz, karłowa cieje. Każdy psycholog przyzna ci rację. To jest godząc się na czyjeś cierpienie, akceptując je, dokładnie, niszczymy w sobie, dokładnie, człowieczeństwo. I dlatego ja... Obumiera w nas jakaś cząstka tego człowieczeństwa, tak, prawda? Tak. I stajemy się zupełnie innymi istotami. Ludzie mówią bardzo często o tym, że najgorszą rzeczą, jaka dzieje się na Ziemi, jest ci, których los zwierząt leży na sercu, jest chów przemysłowy i przemysłowa rzeź. To w ogóle brzmi potwornie, to jest przemysł i to strasznie. Natomiast skąd to się wzięło? Jak do tego doszło? A do tego doszło przez to, co ludziom się wydaje lepsze. Bo ludzie mówią tak, ja jem mięso tylko zwierząt z takiego uboju gospodarskiego, gdzie to zwierzę, dopóki żyje, ma w miarę godziwe warunki. Taki los zwierząt jestem w stanie zaakceptować. Mili Państwo, ten chów przemysłowy i ten ubój przemysłowy wziął się właśnie z tego, bo człowiek wtedy zaczął zabijać w sobie człowieczeństwo, bo wyhodował sobie świnkę, hodował ją od prosiaka, głaskał, była śliczna, świnia jest uroczym, mądrym, cudownym zwierzęciem. I przyszedł ten dzień, kiedy ta świnia osiągnęła rozmiary, które jakby w założeniu swoim upoważniają człowieka do zabicia jej. I co ten człowiek, który polubił tą świnię, musiał zrobić? Musiał zabić w sobie to uczucie. Po prostu je zniszczyć. I zabijając tą świnię, zabił to uczucie. I już go potem nie miał, bo musiał je zabić, bo inaczej by nigdy w życiu jej nie zabił. Najpierw musiał zabić miłość.
Dlatego mówię każdemu, że to ten ubój gospodarczy jest równie zły jak ubój przemysłowy. Bo ubój gospodarczy zabija człowieka w człowieku. I przypomnę to, co nas oburzało zawsze w tym, co robiło się z młodymi ludźmi w Hitlerjugend. Najpierw kazano im wychować zwierzę, a potem je zabić. Tego konsekwencje wszyscy znamy. Bardzo dziękujemy Państwu. Bardzo Ci dziękuję, Tomaszu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I do usłyszenia za tydzień. Wierzę w zwierzę. Zapraszam Dorota Sumińska. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Jestem krymską Tatarką, przyjechałam z Krymu 2 lata temu. Wyjechaliśmy z mamą i siostrą. Musieliśmy wyjechać, dlatego że mama jest bardzo polityczna. Jakbyśmy zostali w swoim kraju, na swoim miejscu, zostalibyśmy zabici, czy poszliśmy do więzienia. Myślę, że każda osoba w takiej sytuacji, każda matka, każdy człowiek, który myśli, tak bym zrobił. Wiedziałam, że wyjeżdżamy daleko, nic więcej. Nie wiedziałam też, czy tu zostaniemy, czy mamy jakąś pomoc. Ja mam nadzieję, że kiedyś, niedługo, wszystko się zmieni. Czy chciałabym wrócić? Ja chciałabym wrócić na ojczyznę, ale nie do tego miejsca, które to teraz jest. To już jest nie mój kraj. Przyjechałam z Białorusi, mieszkam w Warszawie gdzieś koło 3,5 lat. Mój chłopak jest uchodźcem z Białorusi i słyszę to słowo właśnie. Często tak, ale jakby nie mogę powiedzieć, że jakoś negatywnie czuję to. Tylko, że to jest fakt. Tylko dziwnie, jak w pracy ktoś przyjdzie i mówię, że o, słyszysz, myślisz na temat tych uchodźców. Jestem z Białorusi. Jak dawno w Polsce? Już prawie 8 lat. Tak czuję, że to mnie dotyczy, bo słyszę, że nie chcą w Polsce obcych, nie są cudzoziemców. Nie czuję się do końca tutaj swoją, więc oczywiście to też mnie dotyczy. Tych nie mogę powiedzieć, że chcę wrócić tam, tylko na razie w tym momencie widzę siebie w Polsce. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Chciałabym wrócić na ojczyznę, nie do tego miejsca, które teraz jest. To już jest nie mój kraj. Aby zrozumieć. Rozmawiamy z gośćmi. Pierwsze śniadanie w toku. Od poniedziałku do piątku, od 5:00. Do usłyszenia. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Zaplanuj swój trening z zegarkiem sportowym TomTom, a po wysiłku odpocznij przy ulubionym filmie. Tylko teraz do ponad 200 modeli telewizorów dodajemy zegarek TomTom o wartości 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Positivum. Zawarty w suplemencie diety Positivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Positivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Positivum. Oszczędź sobie nerwów. Czy to jego ostatnie dni? Możliwe. Chyba, że... Tak? Jest jeszcze szansa? Ja już nic nie pomogę, ale MacLife, ten serwis praktycznie każdy sprzęt Apple stawia na nogi. MacLife, serwis urządzeń firmy Apple. Naprawiamy iPhony, iPady, iPody, komputery stacjonarne, MacBooki i Apple Watche. Zdalnie, door-to-door oraz w serwisach stacjonarnych MacLife. Warszawa, Puławska 31, Szaserów 105A oraz Poznań, Głogowska 58. MacLife.pl. Twój serwis Apple. Aha, znowu się złamał. Ciągle się rozdwajają. Te brzydkie białe plamki. Szorstkie skórki.
paznokci. Oszaleje. Paznokcie nieustannie ulegają osłabieniu, przez co mogą stać się kruche i łamliwe. Zastosuj Regenerum regeneracyjne serum do paznokci. Regenerum zawiera olej z orzeszków makadamia, składniki odżywcze, witaminy, a do tego rozjaśniający olejek cytrynowy. Dzięki Regenerum paznokcie odzyskują zdrowy wygląd, są mocne i naturalnie piękne. A ta tubka z pędzelkiem jest genialna. Regenerum. Pełna regeneracja. O, najjaśniejszy pan? Tak, to ja. A ty tu czego? Ja? Niczego. Dziwisz się pewnie, że mnie tu zastajesz. Ja tutaj się tak zaczaiłem, rozumiesz? Przyczaiłem się. Na kogo? Na nikogo. Na nikogo specjalnie. Zaczaiłem się dla przyjemności. Na kogo czają się elity? Princes Joanna na podstawie Gombrowicza. W Teatrze Syrena już od 29 września. W Lidlu wielkie promocje. W każdy poniedziałek, wtorek i środę rusza Wielka Piątka, czyli aż 5 produktów w super cenach. I tak, szynka z karczmy Peacock 18,80 za kilogram. Ser w plastrach Blue Edino 5,99 za pół kilograma. Skat wieprzowy w plastrach Rzeźnik 4,89. Pomidory suszone Barysa 4,89. A ciabatta 49 groszy. Lidl, co tydzień coś nowego. Zawsze jesteś komuś potrzebny. W dzień i w nocy. Nie może ograniczać cię ból. Dlatego sięgnij po Opokan Med. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Reklama. TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela, 18 września, minęła 10. Informacje TOK FM. Anna Draganek. Służby w Nowym Jorku postawione w stan gotowości po wybuchu na Manhattanie. SLD, podobnie jak PO, chce odwołania ministra edukacji narodowej za jej pomysły dotyczące reformy edukacji. Dziś przed Sejmem protest przeciwników całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Policjanci z Nowego Jorku, a także FBI i strażacy są w pełnej gotowości po wybuchu, do którego doszło w nocy na Manhattanie. Rannych jest 29 osób, w tym jedna ciężko. Ładunek najprawdopodobniej domowej roboty zostawiono w koszu w dzielnicy Chelsea. Śledczy analizują już monitoring z ulicy, gdzie doszło do eksplozji. W trakcie przeszukiwania Manhattanu śledczy najprawdopodobniej znaleźli drugi ładunek wybuchowy. To samowar podłączony kablami do telefonu komórkowego. Służby wciąż nie znalazły jednak dowodu na to, że był to zamach terrorystyczny. Teraz w informacjach TOK FM ostra wymiana zdań między Rosją a USA po sobotnim nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ-u zwołanym na wniosek Rosji, po sobotnim nalocie sił koalicji na pozycję syryjskich wojsk. Ambasador USA przy ONZ-cie Samantha Power powtórzyła, że Waszyngton ubolewa z powodu niezamierzonych ofiar nalotu, ale równocześnie oskarżyła Rosję o ostentację i działanie na pokaz. Z kolei przedstawiciel Rosji, Witalij Czurkin, oświadczył, że atak, w którym zginęło kilkudziesięciu syryjskich żołnierzy, naraża na szwank rozejm wynegocjowany przez Moskwę i Waszyngton. Według dowództwa syryjskich wojsk rządowych w ataku zginęło 62 żołnierzy, około 100 zostało rannych. Zniszczono też sprzęt bojowy, w tym 3 czołgi i 3 transportery opancerzone. Słuchasz informacji TOK FM. Sojusz Lewicy Demokratycznej, podobnie jak Platforma Obywatelska, chce, by premier Beata Szydło odwołała minister edukacji narodowej Annę Zalewską za jej pomysły dotyczące reformy edukacji. Zdaniem wiceprzewodniczącego SLD Tomasza Treli, reforma, której szczegóły poznaliśmy w piątek, to eksperyment na dzieciach, rodzicach i nauczycielach. Minister, przypomnijmy, zapowiedziała m.in. likwidację gimnazjów, powrót do 8-letnich szkół podstawowych oraz 4-letnie licea i 5-letnie technika, a w miejsce zawodówek 2-stopniowe szkoły branżowe. Już od przyszłego roku, zgodnie z zapowiedziami, uczniowie podstawówek będzie ich obowiązywała nowa podstawa programowa, a po skończeniu szkoły będą zdawać 2-dniowy egzamin do liceum. Joanna Mąkosa. Największe koszty tej zmiany poniosą uczniowie obecnej klasy 6 i 1 gimnazjum. W 2019 roku jednocześnie będą walczyć o miejsca w liceach czy technikach, gdzie będą uczyć się według różnych podstaw programowych.
Nowa, spójna już podstawa obejmie przyszłorocznych pierwszaków i czwartoklasistów. Nie będzie już profilowania, a przyrodę zastąpi geografia, chemia, biologia i fizyka, tłumaczy minister Zalewska. Bo najczęściej działo się tak, że podstawa programowa w ogóle nie przystawała do liczby godzin. Więc rozbijamy, będzie nauczanie przedmiotowe. To wynika z debat i z badań, że to profilowanie, szczególnie na poziomie liceum, raczej infantylizuje edukację. O tym, czy w budynkach gimnazjów powstaną podstawówki czy licea, zdecydują samorządy. Nową sieć szkół mają przygotować w ciągu 4 miesięcy. Joanna Mąkosa, TOK FM. A na koniec tego wydania informacji TOK FM jeszcze manifestacja Komitetu Ratujmy Kobiety, przeciwnicy całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Chwilę przed południem spotkają się przed Sejmem, by tam protestować przeciwko zmianom proponowanym m.in. przez Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris, którego projekt całkowicie zakazuje aborcji. Takie rozwiązanie, jak mówiła w TOK FM Paulina Piechna-Więckiewicz z Komitetu Ratujmy Kobiety, odbije się nie tylko na Polkach, ale także na zdrowiu dzieci, bo lekarze będą się bali operować je jeszcze w brzuchu matki. Będą się bali, że zgodnie z nową ustawą, jeżeli zostanie przyjęta, zostaną oskarżeni na przykład o spowodowanie śmierci płodu. Nie będą chcieli ryzykować, czyli cała opieka prenatalna jest zagrożona również. Pierwsze czytanie projektu ustawy Stop Aborcji ma się odbyć w tym tygodniu w Sejmie. Tego samego dnia posłowie pochylą się również nad projektem ustawy liberalizującej prawo antyaborcyjne. Przypomnijmy, Komitet Ratujmy Kobiety zebrał 200 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dopuszczającej przerywanie ciąży do jej 12 tygodnia. Pogoda. Dziś w całym kraju chmury na przemian ze słońcem. Najwięcej przejaśnień w północnej połowie kraju. Z kolei na południu może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni w Zakopanem, 17 we Wrocławiu, Łodzi, Trójmieście, przez 20 w Poznaniu, do 21 stopni w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na program Wybory w Toku, a w studiu Artur Soboń, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Michał Boni, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Krzysztof Mieszkowski, Nowoczesna. Dzień dobry Państwu. Jacek Wilk, Kukiz 15. Dzień dobry. I Maciej Konieczny, Razem. Dzień dobry. A ja chciałam rozpocząć od szczytu, nieformalnego szczytu przywódców, 27 tym razem państw członkowskich Unii Europejskiej w Bratysławie. I chciałam zapytać, jaki jest efekt tego spotkania zdaniem panów i czy coś z tego spotkania wynika, czy rzeczywiście Grupa Wyszehradzka jest taka silna, jakby mogło wynikać ze słów Beaty Szydło, czy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość przeforsuje zmiany w strukturze Unii Europejskiej, funkcjonowania instytucji unijnych i tak dalej, i tak dalej. To zacznę może od pana posła Boniego. Chyba trochę śmieszą te oczekiwania, które się pojawiały, że ten szczyt radykalnie coś zmieni. Ten szczyt to początek rozmowy o przyszłości Unii Europejskiej. Wszyscy przywódcy byli raczej ostrożni. Została przedstawiona taka mapa drogowa działań w różnych dziedzinach. Jest tam wiele bardzo konkretnych rzeczy do dokończenia albo do mocniejszego zbudowania. Myślę o jednolitym rynku, myślę o jednolitym rynku cyfrowym. Także ten pomysł dotyczący Unii Obrony, Unii Bezpieczeństwa był dyskutowany i jest sporo jego zwolenników. A to nie był taki szczyt, gdzie unikano trudnych tematów, na przykład sprawy... Znaczy one zostały wymienione, ale one nie zostały ani rozwiązane. Natomiast podjęto decyzję o tym, że kolejny szczyt, taki programowy, tak bym to powiedział, to są te szczyty obok takich konkretnie podejmujących decyzje w różnych dziedzinach, będzie w Rzymie za pół roku. To oznacza, że w ogóle Rada Europejska zacznie trochę wędrować po stolicach europejskich i myślę, że to jest taki dobry przykład. Co do Wyszehradu, to mam wrażenie, że te wielkie zapowiedzi, po pierwsze, że jest jeden Wyszehrad, no, to wszystko się chwieje. W momencie, kiedy jedno z największych wyzwań dla Europy, czyli Rosja, Putin, Ukraina, Orban się spotyka z Putinem, a premier Fico już po szczycie mówi, że właściwie jest po stronie Rosji w sprawie realizacji. Jest tak, że rozpoczęto też z Austrią współpracy, że Czechy i Słowacja tak najbardziej. No tak, ale no, ta współpraca z Austrią w takich obszarach gospodarczych już była, bo półtora roku temu było takie pierwsze robocze spotkanie, podczas którego uznano, że jest Grupa Wyszehradzka. Geograficznie patrząc, tak, Austria jest
blisko i różne dziedziny należy zacieśniać. Ja uważam, że większość przywódców europejskich jest bardzo w tej chwili ostrożna i nie będzie chciała budować takich odrębnych obozów. Tu Grupa Wyszehradzka, tu Grupa Skandynawska, tu Grupa Półwyspu Iberyjskiego, bo nawet jeśli nie ma zwieńczenia tego myślenia o tym, jak ta nowa Europa ma wyglądać i jest takie wstrzymanie oddechu, to jednak wszyscy mają po Brexicie taką świadomość, że to jest wartość, tak? W wielu różnych wymiarach Unia Europejska i nikt nie zamierza jej destruować. Krzysztof Mieszkowski, czy coś wynika z tego szczytu? Znaczy, z tego szczytu wynika jedno. Unia Europejska jest w kryzysie i myślę, że nie wie, jak go rozwiązać. A nam wszystkim zależy na tym, żeby Unia była jak najsilniejsza, żeby zajmowała się tymi wszystkimi problemami, które dzisiaj tak naprawdę powodują, że czujemy się zagrożeni. Myślę tutaj o terroryzmie, myślę tutaj oczywiście o uchodźcach przede wszystkim. Jest to globalny problem, ale Unia Europejska sobie z tym ewidentnie nie radzi i interesy poszczególnych państw... Ale przeważa przekonanie, że udało się zahamować przynajmniej napływ uchodźców. Ale co się dało zahamować? Głodu w Afryce nikt nie zahamował, a wiemy, że to jest jedna z poważnych przyczyn. No tak, ale jest nowy fundusz, tak, rozwojowy dla Afryki, 20 miliardów i to jest bardzo zaawansowane. To jest ważne, ale warto pamiętać o tym, że Unia Europejska to jest również ogromny organizm społeczno-polityczno-kulturalny. Na spotkaniu nie mówiono nic o kulturze, a przecież powstają bardzo istotne, ważne analizy, które dzisiaj jednoznacznie formułują kształt Unii Europejskiej. Jeżeli Unia Europejska będzie chronicznie unikała rozmowy o kulturze, jeżeli te wartości zostaną z przestrzeni Unii Europejskiej wyeliminowane, to ten kryzys będzie się pogłębiał. Nam jest potrzebna wspólnota wartości dzisiaj. A te wartości ekonomiczne, które są oczywiste, są dla nas oczywiście do wydyskutowania. Natomiast znacznie trudniejsze jest ustalenie pewnych prerogatyw w tej przestrzeni aksjologicznej, która została całkowicie pominięta przez Unię Europejską. Ponadto wydaje mi się, że dzisiaj taki strach Unii przed podejmowaniem ważnych decyzji, zasadniczych decyzji w sprawie uchodźców przede wszystkim, jak mi się wydaje, bo dzisiaj to jest najpoważniejszy problem. Jeżeli Unia tak się dzieli, to znaczy, że Orban po prostu wariuje i Unia w pewnym sensie przyzwala na budowanie płotów żeletkowych. Budujemy jakieś ograniczenia dla ludzi, którzy są pozbawieni domów, którzy głodują, którzy gdzieś wędrują po świecie po to, żeby móc normalnie godnie żyć. A więc dzisiaj nam jest też potrzebna jakaś definicja godności, honoru i tego wszystkiego, co wiąże się z naszym człowieczeństwem. A więc Unia Europejska powinna również wejść w taką sferę, która jest miękka, trudna do zdefiniowania, ale jest, myślę, sensem naszego istnienia dzisiaj. A tu w sobą PiS. Myślę, że Polska prowadzi tutaj zręczną politykę, bo jest wobec niej oczekiwanie, by była liderem w regionie, ale ona się tym liderem nie ogłasza, tylko stara się przewodzić, stara się dawać impuls, aby te kraje orientowały się na Polskę. I Polska dzięki wspólnemu głosowi z naszymi partnerami jest głosem mocniejszym. I to jest głos, który jest w Europie słyszany. I warto, aby te państwa Europy Środkowo-Wschodniej mówiły wspólnie o tych problemach, które ich dotyczą. Oczywiście nie jest tak, że we wszystkich sprawach nie jesteśmy jednym państwem i nigdy nie będzie tak, że we wszystkich sprawach będziemy mówili idealnie jednym głosem. Natomiast w tym, co po Brexicie, co z kwestią migracji, co z kwestią wspólnego rynku i pewnych destrukcyjnych pomysłów, które w Unii Europejskiej wciąż w tym zakresie są forsowane. Idea współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim w zakresie obrony. Jeśli mówimy dzisiaj, że Europa nie ma idei, która byłaby porywająca, bo ja się zgadzam z posłem z Nowoczesnej, że Europa potrzebuje powrotu do wartości i wspólnych wartości. Pewnie inaczej je rozumiemy, ale żeby dać dzisiaj impuls Europie w takiej kwestii, która nie byłaby szczególnie kontrowersyjna, to wspólna polityka obronna w sytuacji zagrożenia Europy z każdej ze stron jest czymś, co może porwać dzisiaj wyobraźnię Europejczyków i też dać impuls gospodarczy, bo co by nie mówić, wydatki na obronność są jednymi z najbardziej prorozwojowych wydatków, jakie może państwo wydać, bo no tak się składa, że ten sektor jest sektorem, który najszybciej przenosi pieniądze do gospodarki i daje impuls innym branżom. Panie pośle, cały czas sprawa uchodźców wisi nad... Za chwileczkę będziemy z tym dyskutować. Ja mam jeszcze pytanie jedno. Mianowicie, w Wielkiej Brytanii kolejny
ataki na Polaków. Wiele wskazuje na to, że one mają pewien podtekst ksenofobiczny. W moim odczuciu i nie tylko w moim zresztą, jest to efekt wywołany no, bardzo kłamliwą kampanią przeciwko Unii Europejskiej przed decyzją o Brexicie. Dzisiaj jak patrzę na telewizję publiczną i wypowiedzi polityków PiS, którzy moim zdaniem prowadzą taką kampanię antyuchodźczą, bo dla mnie są, to są dwie różne rzeczy. Sprzeciwianie się przyjmowaniu uchodźców i kreowanie takiej atmosfery, że to są ludzie, którzy jakieś choroby przynoszą, że to są ludzie, którzy nas atakują i tak dalej, i tak dalej. Czy nie przychodzi właśnie do głowy PiS-owi refleksja, że nie wolno takich nastrojów przeciwko ludziom, którzy mają inny kolor skóry, inną kulturę, inną religię rozkręcać, bo to właśnie się kończy tak jak w Wielkiej Brytanii. Czy takiej refleksji w PiS-ie nie ma na ten temat? Ale czy pani redaktor uważa, że Polacy wykreowali atmosferę w Wielkiej Brytanii? Czy ja dobrze zrozumiałem pytanie? Nie, źle mnie pan zrozumiał. Ja mówię o tym, że zwolennicy Brexitu wykreowali taką kampanię, taką atmosferę przeciwko wszystkim tym, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii. Dzisiaj wy robicie to samo w stosunku do ludzi o innym kolorze skóry, innej religii, innej kulturze, którzy mieliby w Polsce mieszkać. Że dzisiaj taką samą kreujecie atmosferę i widać takie przyzwolenie na zachowania ksenofobiczne. Czy szczęśliwie w polskiej historii przyzwolenia i takiej atmosfery nigdy nie było i Polska jest tutaj wyjątkiem w Europie i pewnie może nawet być przykładem tolerancji dla Europejczyków. Tak, Europa dzisiaj potrzebuje powrotu do wartości chrześcijańskich. To jest rzecz absolutnie zasadnicza, bo tak ona została po wojnie skonstruowana, dzięki nim osiągnęła swój dobrobyt i współegzystencję po trudnym okresie II wojny światowej, a dzisiaj zachowuje się destrukcyjnie wobec samej siebie i te nastroje Wielkiej Brytanii to część tego procesu destrukcji. Kończymy jeszcze kłopoty europejskie, Maciej Konieczny. Jeżeli chodzi o samą Wyszehradzką Grupę i strategię z polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości, to wystarczy wspomnieć, że jeden strategiczny partner w Unii Europejskiej właśnie z niej występuje, a drugi wisi u klamki Putina zasadniczo. I tyle można by powiedzieć o polityce PiS-u w ramach Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o kwestię trudnego bez wątpienia momentu, w którym znajduje się Unia Europejska, to nasza odpowiedź jest jedna, potrzebujemy więcej solidarności, to na każdym poziomie. Dlaczego jeszcze ta strategia, znaczy można oczywiście się zrzymać na to, że te kraje peryferyjne, chociażby jak Węgry czy Polska, jakoś odlatują w kierunki niezbyt spójne z europejskimi wartościami, jeżeli chodzi o demokrację i solidarność, ale trzeba też zwrócić uwagę, że z czegoś to wynika. Wynika to z tego, że ta niesolidarna Unia Europejska, która jest wspólnotą rynku tylko, a nie wspólnotą polityczną, tak naprawdę rządzona jest prawem silniejszego i ma niewiele do zaoferowania dla tych krajów półperyferyjnych niż bycie montownią właściwie i dostawcą taniej siły roboczej do tych bogatszych państw, ewentualnie finansowanie produkcji poprzez kredyt, jak w przypadku Grecji, tak? Czyli jeżeli chcemy zachować Unię Europejską w tym kształcie, który mamy, czy nie w tym kształcie, ale jako w tym powiedzmy zestawie krajów, albo jaki mamy, to musimy wyjść z tego przeklętego momentu, w którym mamy wspólny rynek i prawo silniejszego, w którym tak naprawdę najsilniejsze gospodarki, a głównie Niemcy, narzucają reszcie swoją wolę i zbudować realne państwo demokratyczne, czy federację państw demokratycznych, która ma wspólny budżet, wspólną politykę podatkową, socjalną i tak dalej. I to jest jedyna szansa ucieczki. To jest do przodu tak naprawdę i uratowania Unii Europejskiej, bo nie jest powiedziane, i to jest właściwie coś, o czym my musimy pamiętać, że my za 5-10 lat dalej będziemy w zachodnioeuropejskiej strefie wpływów. Bo to, że Unia Europejska musi się ogarnąć, to wiadomo, ale dużo łatwiej będzie tym państwom centrum, i to jest brutalna prawda, zachować te standardy demokratyczne, społeczne, jakie mają teraz, jeżeli pozbędą się problemów w postaci kłopotliwych państw, które w tym momencie już są w Unii Europejskiej. To oczywiście jest trudny do wyobrażenia scenariusz, ale dużo łatwiej nam go sobie wyobrazić niż parę lat wcześniej. Jeżeli chodzi o uchodźców, to raz jeszcze mamy do czynienia nie z kryzysem uchodźczym, który jest chwilowy, nie z czymś nawet, co wydarzyło się rok czy dwa lata temu. Mamy do czynienia z taką zmianą sytuacji globalnej. Czy to poprzez destabilizację Bliskiego Wschodu, czy to poprzez kryzys klimatyczny także, bo coraz więcej uchodźców będzie wynikało z tego, że ze względu na zmiany klimatu, że stały napływ uchodźców, imigrantów ekonomicznych do Europy jest czymś, z czym musimy się nauczyć żyć. I w sposób solidarny, planowy, a nie w sposób taki na raz, nauczyć się przyjmować i rozwiązywać te problemy, tak?
Rozbawiło mnie to sformułowanie wcześniej w Polsce jako montowni, która dostaje po prostu tyle pieniędzy ze środków unijnych, że traktowanie Unii Europejskiej, że tak źle nam w tej Unii z tego powodu. Dobrze, to jeszcze raz, jeżeli chodzi o skalę budżetu Unii Europejskiej w porównaniu z takimi federalnymi strukturami, które mają wspólny rynek, to są grosze, tak. Jeżeli mamy wspólny rynek, mamy realnie Polska tak naprawdę jest jeden federacyjne z największych beneficjentów z budżetu, który jest nieporównywalny z budżetami chociażby Stanów Zjednoczonych czy innych struktur o podobnym charakterze. To wynika, z tego wynikają deficyty budżetowe, z tego wynika nierównowaga handlowa i sytuacja, w której te pieniądze biegną z Polski do Niemiec, z Grecji do Niemiec, od biedniejszych do bogatszych tak naprawdę. Jacek Wilk. Może kolega z partii Razy ma tyle racji, że to pozyskiwanie tych funduszy wymaga ogromnego zadłużania się, czy to samorządów, czy państwa jako takiego, no i mamy coraz większy deficyt i to jest życie na koszt przyszłych pokoleń. Natomiast wracając do kwestii tego spotkania ostatniego w ramach Unii Europejskiej, no w tej chwili to nie mogło przynieść jakichś większych zmian, czy jakichś tutaj przełomowych decyzji, dlatego że wszyscy tak by wstrzymują troszeczkę oddech przed ważnymi wydarzeniami politycznymi, które będą miały miejsce. Tutaj chodzi na przykład o wybory w Austrii i już kandydat Hofer na przykład zapowiedział, że jeśli on wygra, to przyłączy się do Grupy Wyszehradzkiej, znaczy będzie starał przyłączać Austrię do Grupy Wyszehradzkiej. Czy to jeśli chodzi o wybory we Francji w przyszłym roku, których bardzo prawdopodobne jest to, że...